Fundoro. Światło życie, tak? Twojej rodziny. I tam właśnie tą oazę rodzin była to oaza w Lubawie, którą prowadził ksiądz Piotr Topolecki. I ksiądz Piotr jest w tej chwili proboszczem w kościele pod wezwaniem świętej rodziny w Gdyni. I oczywiście ksiądz Piotr nie, na pewno tam nawet nie kojarzy, nie pamięta, bo wiadomo, że to tak było dawno, ale chciałam powiedzieć, że ja tą oazę bardzo przeżyłam. Właśnie po raz pierwszy dowiedziałam się, że modlić się razem z rodziną, że jest modlitwa rodzinna, bo też można jeszcze jakby dodatkowo modlić się razem z mężem. No i jakoś wzięłam to sobie bardzo do serca i ponieważ w ogóle oaza była w Lubawie, więc tam Matka Boża Lic jest w swojej cudownej figurce. Ja bardzo tą oazę przeżyłam, bo tam właśnie w ogóle doznałam cudu takiego osobistego, który właściwie cały czas jakby trwa dzisiaj. No i ksiądz Piotr właśnie w różnych tam swoich katechezach mówił na temat modlitwy małżeńskiej. No i kochani, tak się złożyło, że modlimy się. Dzieci już są poza domem, a u nas ta modlitwa jest. I jeżeli chodzi o nas, to w tej chwili to się tak odbywa, że no, nie zawsze nam się udaje, to od razu mówię, że są takie dni, kiedy nie ma tej modlitwy małżeńskiej, ale staramy się, żeby ona była, bo jakby ja to czuję, że ta modlitwa ma taką moc, że wiem, że ona jakby powoduje to, że dalej jesteśmy dla siebie bardzo ważni, że Bóg działa, że ta modlitwa jakby przynosi też dla nas taką radość. No i jest tak, że nauczyliśmy się nie tak dawno modlić się rano jucznią z liturgii godzin. I tak właściwie dzięki Radio Maryja. Mąż tam śledził na początku, jak to wygląda. Tam zapisywał sobie zawsze strony i tak jakoś żeśmy się nauczyli i odmawiamy właśnie rano jucznie. A później też czytamy Pismo Święte na każdy dzień. Kupujemy sobie taką książeczkę Słowo wśród nas i tam właśnie na każdy dzień są wyznaczone czytania i my z tego korzystamy i później jest tam komentarz. I takie jest, że na przykład mąż czyta pierwsze czytanie, ja czytam psalm, później jest Ewangelia, no to też mąż, później ja komentarz. Ten komentarz z tej książeczki jakby bardzo dla nas, dla mnie jest bardzo ważny, bo jakby on podsumowuje, co Bóg chce powiedzieć poprzez te czytania. Pomaga jakby po prostu ten tekst, który tam jest zawarty. A później odmawiamy rozaniec, bo mamy różne intencje, tam cały czas jeszcze jesteśmy w kręgu, więc też tam właśnie mamy taką dziesiątkę zawsze codziennie za krąg, modlimy się za ojczyznę, no i tam jeszcze inne nasze takie intencje. Także odmawiamy różaniec i później jeszcze po tym, to jest tak zawsze do południa, modlimy się za kapłanów. No bo to przez wstawiennictwo świętego Jana Marii Wianney, bo jakby tak wiemy i czujemy to, że trzeba modlić się za kapłanów. No i za zmarłych, za tych wszystkich ludzi, którzy po prostu proszą nas o modlitwę, albo nawet niekoniecznie proszą, ale jakby chcą, żeby się za nich ktoś pomodlił. Ale dzisiaj akurat tak chciałam powiedzieć, że była taka szczególna sytuacja u mnie w domu, bo rano przyjechał nieoczekiwanie syn i mówi do nas, no przyszedł i mówi dzień dobry, a ja mówię, Łukasz, ja tak bardzo bym chciała, żebyś ty mówił szczęść Boże, bo tak było, że mówił, tak raz mówił szczęść Boże, raz dzień dobry, a ja tylko poprosiłam, naprawdę mówię, proszę ciebie, jak przychodzisz do nas, to mów szczęść Boże, mówi dobrze, mamo, szczęść Boże. No i tak później przyszła koleżanka na kawę, no i taka zaczęła robić się atmosfera już, no nie za bardzo w domu, bo
bo jakby zaczęliśmy dyskutować na temat Jehowy, na tych świadków Jehowy i tak. Pani Barbaro, niech pani do konkluzji przechodzi, bo troszkę już. No właśnie, to bardzo długo, przepraszam bardzo. No i właśnie, no i ta modlitwa, którą odmawiamy, ja myślę, ona nam daje bardzo dużo radości i taki pokój w sercu. No i tak jest. I to jest właśnie wszystko, z czym chciałam się podzielić. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Zagrażają wam świadkowie Jehowy. Najbardziej. Pozdrawiam Lubawę, bliskie mi miasta. I tak, powiem, że dla mnie z tej pięknej wypowiedzi, z tego świadectwa, jedno zdanie jest niezwykle ważne. Dalej jesteśmy dla siebie ważni. Jak pani powiedziała o swoich relacji z mężem. I częściowo też z dziećmi, bo one się rozeszły, ale przychodzą. I nawet zupełnie dobrze i gładko przyjął syn chociażby taką uwagę, że bliższe jest pani chrześcijańskie pozdrowienie, szczęść Boże, niż tylko to ogólne dzień dobry. Dalej jesteśmy dla siebie ważni. To jest właśnie owoc całego tematu dzisiejszego, radość miłowania, która się zabezpiecza, rodzi, mnoży, rozrasta wtedy, kiedy się modlimy. Dziękuję bardzo pani Barbaro za śliczne i przepraszam, że my tutaj trochę skracamy, bo mamy następne pytania, ale słuchałoby się i słuchało mieszkanki Rumi. Drodzy Państwo, mamy pytanie na Facebooku zapisane. Pan Michał pisze, Jego Ekscelencjo, mam pytanie odnośnie modlitwy rodzinnej. Kto w rodzinie powinien ją inicjować? Często się zdarza, że to żona chce i ją inicjuje. Coraz rzadziej się zdarza, aby to ojciec jako głowa rodziny ją inicjował. Czy lepiej, aby się wspólnie dogadali, kto ją inicjuje? Czy się umówić o konkretnej godzinie? Co zrobić, jeżeli ktoś z rodziny, małżonek, któryś z dzieci, nie chce przyjść na ustaloną wcześniej modlitwę rodzinną? A więc, panie Michale, dziękuję bardzo za ten wpis i częściowo pani Barbara nam już trochę podpowiedziała na ten temat, bo okazuje się, że jest pora modlitwy, bo jeżeli ma być wspólna, to musi być ustalona pora. Tradycyjnie, zwyczajowo, a więc to nie jest ważne, kto, czy małżonka, czy małżonek pierwszy prowadzi. Nieraz jest tak, że dyżury, znam taką rodzinę, przepiękną rodzinę, gdzie przez dłuższy czas mieszkał na jedno piętro wyżej w tym samym domu ksiądz. Profesor uniwersytetu, tam miał mieszkanie i ponieważ rodzina wspólnie się modliła, to zawsze na tę modlitwę ich schodził, ale schodził jako członek rodziny. I był taki zwyczaj, że no, pora mniej więcej była ta sama, kto nie mógł, no to nie mógł, nie przyszedł, to nie przyszedł. Ale modlitwa i ten profesor nie miał żadnych przywilejów przewodnictwa, tylko czekał w kolejce, na przykład on miał piątki obsługiwać, on wiedział, że w piątek to będzie on prowadził modlitwę wieczorną, a dzieci miały też po kolei rodzice i tak dalej. Jest to pewnego rodzaju dyżur. I on nie musi być usztywniony, bo bardzo często się nawzajem te osoby nie wspierają i tak dalej, ale jakiś ład, bo tam gdzie jest wspólne, tam jakiś ład musi być. I dlatego też panu Michałowi, dziękując za ten wpis, podpowiadam szukać pewnej formy ładu, a równocześnie niezwykle elastycznie podchodzić tak do samej pory spotkania, jak i do zespołu. Bo raz ten może, ten nie może, nawet nieraz może być tak, że jest jakaś przeszkoda mało ważna. No, najgorzej, jeśli jest euro albo inne mecze, a tu nagle wypada czas modlitwy, a mają grać Polacy z Portugalczykami, no to wtedy mogą być kłopoty z ustaleniem tego terminu. Bywa i tak, że nieszpory się przekłada, bo nieraz rozmawiają sobie wieczorem nieszpory jucznia i nieszpory to są takie cudowne modlitwy z sutrych godzin, które często w rodzinie się pojawiły już właśnie dzięki Radiu Maria. I niekiedy mówią, przesuniemy nieszpory, bo jest jakaś audycja. Nie trzeba
tutaj uczy usztywniać, a równocześnie trzeba pewnego ładu pilnować. Bardzo dziękujemy, a teraz pan Leszek. Jeszcze dopowiem, co zrobić z małymi dziećmi, które nie chcą przychodzić, a włączyć je w to, by właśnie powiadamiały. Ale jeszcze wcześniej, żeby zwołały rodzinę na modlitwę. Jest określona pora, mama przypomina i teraz jest kolejka, jak jest więcej już dzieci, wrzask. Którego dnia, proszę który Państwa, na Saskiej, bo chanędę. I nawet tata musi robotę przerwać swoją i przyjść na tę modlitwę. To jest naprawdę wielka bez hasu, i bardzo ważna funkcja. W tym momencie jest bardzo wartościowany, nawet jak ma półtora czy dwa latka. A drugi czeka, kiedy będzie moja kolejka. I coś takiego to też wspaniale funkcjonuje. Potem to jest, jakie ciałki poszły. Mogą prowadzić modlitwę. Kropne. Bywa, że aż rodzice wolą kolana, bo wymyślają jakieś z modlitewników. Modlitwy, których jeszcze nie mówiliśmy, albo litanie, których jeszcze nie było. I tak jak dzieci kiedyś narzekały na to, że bolą kolana, że może za długo ta modlitwa, jak odda się dzieciom prowadzenie, to niekiedy rodzice narzekają na kolana, bo chcą jeszcze bardziej pomysłowe w tym doborze wołania do Pana Boga. Tak, dziękuję za to pytanie. 23:02. O tej porze zwykle podajemy parę informacji. Za tydzień zapraszamy na kolejną audycję na Małżonków i Rodziców. Za tydzień 26 lipca temat osamotnienie i zagubienie się młodych małżeństw. Przedstawi doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, biblista. Za dwa tygodnie, 2 sierpnia, makabryczne zabawki. Właśnie, mogą być makabryczne, chyba tak. Doktor Tomasz, socjolog, będzie to prowadził. Już zaraz to jeszcze powiem. 9 sierpnia, demencja cyfrowa. Małgorzata Więczkowska. Drodzy Państwo, może chwilka muzyki, dobrze? Są strasznym zagrożeniem. 55 lat ma pracę. Tak wynika z badań Instytutu Badawczego Randstad. To jeden z najniższych wskaźników w Europie. Tak. Co więcej, z badań wynika, że polskie firmy niechętnie zatrudniają starszych, tłumacząc, że tacy pracownicy wolniej się uczą i nie nadążają za tempem zmian. Agnieszka Rogal. Wciąż pokutuje u nas pewien stereotyp, mówi współautorka badania Agnieszka Bulik. Że nie wiem, te osoby dojrzalsze to mają większy problem z uczeniem się, z uzyskiwaniem nowych umiejętności. Nie ma w Polsce wielu pracodawców, którzy są przygotowani do tego, żeby jakoś już wspierać, tak, możliwości zatrudnienia dla osób powyżej 55 roku życia. Polska przeszła bardzo burzliwy okres transformacji, zmian wielu branż i ten model, zdaniem pracodawców, już nie pasuje do nowej rzeczywistości, dodaje z kolei Łukasz Komuda, redaktor portalu rynekpracy.org. To oznacza, że mamy niezbyt gościnny rynek pracy dla takich osób. Polska niemoc dotycząca problemu z zatrudnieniem osób 55+ trwa od lat. Problemy wciąż pozostają takie same. To brak skutecznego wsparcia urzędów pracy i pomocy w celowanych szkoleniach dla tej grupy wiekowej, które pomogłyby im na przykład w zawodowym przekwalifikowaniu. Agnieszka Rogal. Złe wieści dla pasażerów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Nie wiadomo, kiedy uda się wznowić jej kursowanie po zniszczeniach, jakie spowodowała ubiegłotygodniowa ulewa. Kolejarze, jak zapewnili reportera TOK FM Pawła Radzewicza, robią wszystko, żeby sytuacja wróciła do normy. Uruchomiona niespełna rok temu linia w tej chwili nie nadaje się do użytku, rozkłada ręce Kamil Śliwiński. Te straty są poważne. Na całej długości linii mamy do czynienia z punktowymi uszkodzeniami nasypów kolejowych. Ale walczymy, podejmujemy działania naprawcze. To trwa, bo każdy uszkodzenie
wprowadzony metr nasypu musi być drobiazgowo zbadany i naprawiony zgodnie z zaleceniami projektantów. Na odbiór czeka teraz odcinek Osowa-Port Lotniczy. Możemy tutaj już mówić o zakończeniu prac budowlanych, przeprowadzeniu testów przeciążeniowych specjalistycznym sprzętem. Testy wypadły dla nas pomyślnie. Nie wiadomo na razie, czy nasypy powinny przetrwać ulewę i czy pod tym kątem zostały właściwie zaprojektowane i wybudowane. To pytanie bardzo trudne. Mieliśmy do czynienia z sytuacją nietypową. Nie możemy w tej chwili jeszcze jasno wskazać przyczyn. Dla nas najważniejsze jest jak najszybsze przywrócenie ruchu kolejowego. A to może potrwać od kilku dni do kilku tygodni. Z Gdańska Paweł Razewicz, TOK FM. A kolejne informacje w TOK FM o północy. Zapraszamy serdecznie Państwa. Pogoda. W ciągu dnia zapowiada się ładna pogoda praktycznie w całym kraju. Będzie słonecznie. Na Pomorzu i na południu zachmurzenie okresowo wzrośnie do dużego i tam lokalnie przelotny deszcz. Będzie od 21 do 24 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Myślałam, że zima idzie. Ja myślałam, proszę Państwa, że idzie zima. A tutaj co? Bardzo. Radio TOK FM, tak. Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Pezda. Przed chwilą prowadziłam rozmowę o moralnym statusie zwierząt, która już jest dostępna na naszej stronie internetowej www.tokfm.pl w zakładce archiwum. A ja chciałam Państwa jeszcze zachęcić do udziału bezpośredniego bądź przez internet w festiwalu Globaltika w Gdyni. W Parku Kolibki. Wezmą w niej udział w tym festiwalu w debacie o podobnym na podobny temat dwaj nasi goście, i profesor Pisula i profesor Elżanowski. Ta debata będzie miała miejsce w sobotę o godzinie 16:30. Wezmą w niej udział również profesor Magdalena Środa i Dariusz Gzyra, a poprowadzi ją mój kolega Piotr Najsztub. Ja bardzo serdecznie Państwa zapraszam na tę debatę. A teraz dalszy ciąg naszego wieczoru. Wieczór Radia TOK FM. Dobry wieczór Państwu, Aleksandra Pezda. Ze mną w studiu Piotr Machalica. Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu. Mam przed sobą taki wydruk piosenki, którą Pan chyba zna. Myślę, że na pamięć. I tak sobie pomyślałam, że będziemy rozmawiali, czytając tę piosenkę. Ona jest taka, zupełnie pasuje do mojego programu. Twój dom i ulica, twoje dziecięce lata, twoja piaskownica, pierwsza mapa świata. No, to jest piękna piosenka. Lubi pan ją? Uwielbiam. A jest prawdziwa? Uwielbiam ją z wielu powodów. Wszystkie teksty, które na ostatnią płytę napisał Michał Wołek, wszystkie są prawdziwe. Ze wszystkimi niezwykle szybko się zidentyfikowałem. Także mam ten komfort, że jak referuję, przepraszam za takie kolokwializmy, których będę używał. Dlaczego? Bo ja jestem z takiego pokolenia. Ja nie umiem ładnie mówić po polsku i zdaję sobie z tego doskonale sprawę. Więc jak mówię, kiedy już się nauczyłem, poznałem nowe muzy, bo to większość tych wierszy, ja to nazywam wierszami, co pisze Jasiu, to się absolutnie z nimi zidentyfikowałem i uwielbiam śpiewać. Piaskownica, bo to jest tytułowy utwór, ostatni na płycie, jest mi niezwykle bliski. Ostatnio byłem w Zielonej Górze, nie wiem, parę tygodni temu i tam grałem ten koncert i poszedłem w to miejsce, gdzie była moja piaskownica. Ona tam dalej jest. Niemożliwe. Tak, oczywiście. Chociaż wcale tak mówię, moja piaskownica też jest tam, gdzie była. Tak. A ta piaskownica już, to nie wiem, gdzie ona będzie, bo to już mnie nie zajmuje specjalnie. No właśnie, ale to do tego dojdziemy, bo ten wiersz jest taki dość chronologiczny. No więc gdzie była ta pana pierwsza piaskownica? Pierwsza piaskownica była w Zielonej Górze.
W mieście. W mieście Zielona Góra na ulicy Wesołej 7. Wesoło tam było wtedy? Podobanie facet, który ma 60 lat, co może powiedzieć w takim momencie? No może powiedzieć, że było ponuro. Nie, proszę pana. Nie, bo jedyna rzecz, która wraca mnie do głowy, to to, że miałem wtedy 5 lat. I wszystko było przede mną. Wszystko to, czego potem doświadczyłem, było przede mną. I to było fantastyczne. I powiem, że nie wiem, co się wtedy zadziewało złego, a działy się niefajne rzeczy, które mniej lub bardziej odczuwałem, odczytywałem po swojemu, albo zdarzyło się, że mama coś próbowała mi wytłumaczyć, czy babcia, nie, czy Henryk, ojciec, który nas odwiedzał. Ale ja ten czas wspominam wspaniale i zawsze tęsknię bardzo do tej Zielonej Góry i z wielką ochotą tam przyjeżdżam. Henryk, ojciec, który nas odwiedzał, ja czytałam wywiad z pana bratem Krzysztofem, który nie jest aktorem, ale który właśnie wspomniał, że ojciec ciągle był w drodze i nie miał dla was czasu. Tak było? Tak ogólnie mówiąc, tak. Tylko ojciec uprawiał ten zawód, który ja uprawiam, w czasach, gdzie nie było tak, że aktorzy, którzy już dostali etat, zasiadali w miejscach, które ten etat dostali, i siedzieli tam całe lata. Oczywiście tak się zdarzało. Ojciec należał do aktorów wędrownych. Jeździł po całej Polsce za reżyserami, za dyrektorami. Jeździł tam, gdzie dostawał, to nawet nie, że pracę, tylko gdzie mógł grać. Gdzie mógł się realizować. A mnie się wydawało, że tamte lata, czyli mówimy o latach 60. No, koniec 50., początek 60. To już były te lata tych teatrów, które właśnie miały stałe zespoły. I to były te złote czasy dla aktorów, jeśli oczywiście nie ugrzęźli gdzieś na tak zwanej prowincji, ale i nawet na prowincji były wtedy dobre teatry i tam można było mieć ten etat i siedzieć. Pani, wtedy były wyłącznie etatowe. No właśnie. Nie było Cywińska na przykład przyznaje, Izabela, że tęskni za tamtymi czasami. Ona bardziej za 70. już latami. No pewnie jeszcze się za stałymi zespołami. Parę osób się znajdzie, które za tym zatęsknią. Ale czas się do tego stopnia zmieniły, że właściwie jak ja wszedłem w ten zawód, to już zacząłem mieć takie poczucie, że te stałe zespoły to jest jedno wielkie nieporozumienie. Bo nie może być tak, że ja tracę czas, ja mówię o sobie, będąc w jakimś teatrze, nie dostając pracy, nie dostając nic do zagrania, albo jestem niezadowolony z tego, co jest mi proponowane i nie szukam gdzie indziej. To był wtedy taki czas. Oczywiście były stałe zespoły, ale te stałe zespoły, proszę mi wierzyć, i pani Iza o tym doskonale wie, ci ludzie migrowali, przyjeżdżali, byli sezon, dwa, zagrali, potem okazało się, że nie ma dla nich ról, jechali gdzieś dalej, żeby pracować. Dzisiaj, i tak jak pani powiedziała, te teatry, jak pani powiedziała, profesjonalne? Nie ma takich teatrów. Mhm. Nie ma takich teatrów. Ja tak specjalnie powiedziałam oczywiście. Nie. Nie ma takich teatrów. I one naprawdę wtedy znaczyły. To był w ogóle taki czas, że z Warszawy recenzenci jeździli, nie wiem, do właśnie Zielonej Góry, do Gorzowa, do tych mniejszych ośrodków. Pisali z tego recenzję. Był taki miesięcznik, to był teatr, gdzie zawsze czekałem bardzo, już jak trochę tam zaczynałem coś rozumieć, bo dużo tam było zdjęć i były relacje i recenzje z całej, z całutkiej Polski. Potem to wszystko się zmieniło i wszystko się zmieniło. Czasy są zupełnie inne, nie ma się na co zrzymać, nie ma się na co obrażać, tylko po prostu trzeba się w tym znaleźć. Może ten czas teraz jakby obnaża brutalność, dużo bardziej obnaża brutalność tego zawodu.
że to nie ma. Oczywiście są szybkie, fajne kariery, mamy kolorowe pisma. Ja patrzę, kto to, nie wiem, a to bohaterka najnowszego serialu i tak dalej. To jest zupełnie inny czas i w ogóle tego nie należy przykładać do teatru. Bo w teatrach dalej dzieją się fantastyczne rzeczy. Nie będę się powoływał na te teatry, w których nie bywam, ale bywam też w mniejszych ośrodkach i oglądam różne przedstawienia. Bo się powołam na mój teatr, Teatr Mickiewicza w Częstochowie, gdzie robimy i prosty, taki łatwiejszy. Powiedzmy komedię i ten, bo jest to potrzebne i ludzie tego absolutnie potrzebują, ale robimy też trudny repertuar. Z bardzo fajnymi reżyserami, młodymi reżyserami i ludzie na to też zaczęli przychodzić, też to oglądają i więcej dotyka ich to. Więcej chcą o tym gadać, nie pozostają obojętni. Na przykład taki spektakl jak Proca Kolady jest bardzo, zwłaszcza, nie wiem, no. Nie zwłaszcza, to też bredzę. Po prostu tak mi się wymsknęło, że chciałem powiedzieć zwłaszcza w Częstochowie. Nie. Nic, no teraz pan już powiedział z każdym. Nic z tych rzeczy. Żeby tam z władzami trudnymi tego miasta nie zadrzeć. Ale... Władza tego miasta, i to nie jest wcale wazelina i podlizywanie się, są cudowne. Bo się tak naprawdę... To złe słowo, ale nie ingerują, nie wtrącają się i mamy poczucie z Robertem Dorosławskim, z dyrektorem naczelnym, że starają się nam pomóc. Ten teatr wymaga ogromnego remontu, ale takiego od piwnicy aż po stryk. Nie ma na to pieniędzy, ale co mogą, to nam pomagają. Natomiast my naprawdę hasamy jak chcemy, jeśli chodzi o repertuar. I chcemy tym ludziom pokazywać rozmaite rzeczy. No dobra, to było fajne panu, że przyznaję, gratuluję, a teraz wracamy, bardzo fajnie, do Piaskownicy. Pan powiedział Henio ojciec. Ja wiem, że wy wszyscy do niego mówiliście po imieniu. Jak to się stało? I to od dziecka. To był proces, bo najpierw mówiliśmy tato, potem mówiliśmy, nie wiem skąd się to wzięło, ale doskonale pamiętam, że mówiliśmy do niego tacik. Nie wiem, nie pamiętam, tak z Czeska troszkę, może był takim wymyślaczem takich rzeczy był Aleksander, czyli bliźniak Krzysztofa. I Olek wymyślał różne takie. A potem Henryk zaproponował, żeby do niego mówić normalnie po imieniu. Nie miał pan z tym kłopotu? Żadnego. Zawsze... Odkąd sięgam pamięcią, że coś zaczynam rozumieć, pewnie się na to wiele elementów złożyło, ale myślę, że to, że rzeczywiście on nie mógł nam dużo czasu poświęcać, bo go tak naprawdę nie było. W momencie, kiedy ja się urodziłem, to on już hulał po prostu po tej Polsce. Mama powiedziała stop w Zielonej Górze, bo już chłopcy poszli do szkoły i to już zaczęło być po prostu trochę... Mówmy się nieznośne, żeby oni co sezon czy co dwa sezony zmieniali szkoły, zmieniali kolegów. To też nie było fajne. Myśmy w tej Zielonej Górze zostali, a Henryk dalej tam popłynął. Białystok, Poznań, Warszawa. A co ona tak na dalej. To? Kto? Mama. No, wie pani... Pamięta pan, że się żaliła, czy... Nie. Nigdy się nie żaliła. I to, że myśmy do końca z Henrykiem mieli taki kontakt, jaki mieliśmy, to zawdzięczamy tylko jej. Ponieważ ona nigdy, ale to nigdy na niego złego słowa nie powiedziała. Przecież wiadomo, co tam się działo, prawda? Nie wiadomo. No wiadomo, no. I to środowisko jest nieduże, nasze środowisko. Teraz jest większe, bo się powiększyło rozmaite... ale wtedy to było małe środowisko. Wiadomo, że jak jechał sobie gdzieś, a sam mówił o sobie, że jest kochliwy. I mama to bardzo pięknie, naprawdę pięknie znosiła. Ona się zgodziła na rozwód w 1969 roku.
A ja się urodziłem w 55 i jak mówię, od tego momentu już to się zaczęło nie to, że psuć, tylko już nie nadążaliśmy za nim. Nie nadążaliśmy za nim, ale to była jego pasja, to było jego życie. Teatr. A ona była szczęśliwa? Potem, w trakcie? Tak, wie pani, no nie chcę za nią odpowiadać, no myślę, że nie była szczęśliwa. Na 2 tygodnie przed śmiercią, przepraszam, że się zwierzę z takich intymnych rzeczy, to była Wielkanoc, odwiedziłem ją w Czechowicach, mama mieszkała w Czechowicach. Zresztą narobiłem im wtedy dużo zdjęć, bo byłem przed taką wyprawą na nurkowanie chyba na Galapagos czy na Malezję gdzieś i od Nikona dostałem aparat i bardzo dużo zdjęć narobiłem. I ona jest na każdym zdjęciu tak niesamowicie zamyślona i powiedziała taką rzecz, okej, dobra, zwierzam się z takich, tak siedziała taka zamyślona, tak siedziała i w pewnym momencie mówi, co ja nie tak zrobiłam w tym życiu? Ja mówię, Maciuś, wszystko zrobiłeś jak trzeba. No zrobiłeś tak, jak chciałaś. Ale pomyślałem sobie, że to już nie ma co pocieszać. Nie ma co, że mama całe lata od 72 roku, jak zmarła babcia, mieszkała sama w tym wielkim domu w Czechowicach. Myśmy oczywiście ją odwiedzali, jak tylko mogliśmy, ale ona była sama. Drzewa jeszcze rosną, ale twarze obce. Co cię tu przyniosło, niegdysiejszy chłopcze? Kiedy pan pomyślał, żeby być aktorem? Bo chyba nie tak od razu. Czy się od razu chce być aktorem? Wie pani, ja dzisiaj mówię, ja człowiek nie młody i nie stary. Słów na ten temat miałbym parę, cytując Brassensa. Wie pani, naprawdę z perspektywy czasu, już takiego dystansu, tych 35 lat pracy zawodowej, 60 lat życia mojego, różnego. Oczywiście ja jestem moim życiem zachwycony. Tyleż zrobiłem dobrego, co napaprałem, ale na tym to polega. Nigdy nie wiemy, co robimy tak naprawdę do końca fajnie, a co może spowodować, że ktoś na przykład będzie przez nas cierpiał zwyczajnie. Tego wszystkiego doświadczyłem od pewnego czasu, ja to powtarzam, jakoś tak choroba się składa ostatnio, że na te wszystkie pytania ja niczego nie odkrywam. Ja to odkryłem dla siebie, że właśnie to życie moje, mógłbym powiedzieć nasze, ale już się nie chcę za nikogo wypowiadać, moje, na niczym innym nie polega, tylko na doświadczaniu, każdego dnia doświadczaniu czegoś nowego, ponieważ nic się nie powtarza. Wydaje nam się, że to jest już taki młyn, że jest taka piosenka na płycie Piaskownica, nie świel łóżka, za chwilę znów pójdziesz spać. Otóż nie. Dużo w tym jest prawdy rzeczywiście, ale tak naprawdę... Po kujawsku to brzmi czapkę wdzij, czapkę zdzij. Ale tak naprawdę, no co chwilę, jeżeli damy szansę oczywiście sobie i temu jak żyjemy, że odkrywamy nowe rzeczy. Może, przecież ile historii zdarzyło mi się takich, gdzie już nie powinienem na przykład tego powtarzać, bo już powinno mnie to coś nauczyć. Niczego mnie to nie nauczyło. Na szczęście o rozwodach nie będziemy rozmawiać. Nie, o rozwodach nie będziemy, bo tu jestem słabiutki. To był jeden, ale za to bardzo intensywny. Ja miałam na myśli to, czy kiedy się jest małym chłopcem i ma się tego ojca, bo on chyba był autorytetem, rozumiem, takim, zwłaszcza, że odległy, więc odległe autorytety się idealizuje. Czy wy chcieliście być aktorami, bo dwóch z was zostało? Tak? Ale musiałby odpowiedzieć za siebie. Ja tę historię znam ją dokładnie, ale ja nie będę mówił. U mnie była sytuacja taka, że przyszedł taki moment, no tak jak powiedziałem wcześniej, z perspektywy lat, opowiadanie o tym, jak pamiętam, jak zaczynałem i ktoś mnie zapytał w jakimś wywiadzie, co zostałem aktorem i ja powiedziałem, że co jest prawdą, no tylko to jest tak banalne i tak wydawałoby się głupie, że ja właściwie się nie nadawałem na żadne studia.
kiedyś tam w trakcie tych nauk w szkołach podstawowej jeszcze i potem w rozmaitych szkołach średnich, to tak pomyślałem sobie, że jak już bym zdał tę maturę, to bym poszedł na geografię, bo chciałbym podróżować, chciałbym, tak mi się to wtedy najprościej mówiąc. Niewielu znam podróżników po geografii. Nie, ale tak, żeby poznawać, żeby... Ale w końcu ten czas taki przyszedł i prawdą jest, że musiałbym pójść w kamaszę, co mi się w ogóle nie uśmiechało, dlatego że miałem kolegów, tak, miałem, powiedziałem, że będę używał takich kolegów, którzy by poszli do wojska, siedzieli za dwa lata w wojsku i wszyscy jednym głosem mówili, że to był zmarnowany czas, żaden nie został zawodowym żołnierzem. Po prostu wspominają to jako zmarnowane dwa lata, więc to mi się w ogóle nie uśmiechało, ponieważ byłem na etapie stąd do wieczności, nie, na remarku, takie wojska, tacy żołnierze, takie przygody mi się marzyło, nie, że ja pójdę i będą mnie pędzić, jeszcze będą mnie indoktrynować ideologicznie, bo mi się to w ogóle nie uśmiecha, bo to jest niemożliwe i tak. Więc postanowiłem dać sobie szansę. I wiedziałem, że jedyne miejsce, do którego się na pewno nie nadaje, ale skieruję tam swoje kroki, to jest szkoła teatra. Dlaczego na pewno nie nadaje? Ponieważ byłem chłopcem ogromnie zakompleksionym, zamkniętym, wstydziłem się swojej fizyczności. To zresztą Henek się ze mnie śmiał, ja tego nie pamiętałem, ale że jak tam miałem jakieś, nie wiem, 8 lat, to strasznie potężałem, takie długie nogi. To rzeczywiście wtedy rosłem i to się tak, te proporcje się tak, tak mieszały. Ale z drugiej strony, ponieważ ukochałem sobie ten teatr od dziecka właściwie. Nigdy nie miałem takiego ciągu, że ja będę aktorem, że i nigdy nie miałem takiego myślenia. Ale bardzo też duży wpływ na to, że ja się zdecydowałem zdawać do szkoły, była moja praca w Teatrze Narodowym od 71 roku, 74, najpierw jako froter rzemieślnik. Co pan froterował? Ufroterowałem w foyer Teatru Narodowego. Potem pomocnik bibliotekarza. To się pana udało, to się świeci do dziś. Tak, nie, to już nie są te podłogi, one są po pożarze już teraz. Także to nie moja... A potem jako pomocnik fotografa takiego, który dostał od Hanuszkiewicza pracownię w Teatrze Narodowym, Leonard Dudley, który był takim prekursorem robienia zdjęć w czasie prób, takim, że on wchodził na scenę i ten, bo tak wcześniej to były ustawiane zdjęcia, przychodził fotograf, robił zdjęcia, one były bardzo żywe te zdjęcia i rzeczywiście to było fantastyczne. I byłem froterem rzemieślnikiem. Co ja tam froterowałem? Siedziałem na trzecim balkonie, czy na drugim, bo już nie pamiętam, ile wtedy tych balkonów było. I oglądałem próby. Oglądałem próby łaźni, którą robił Schinarski i której nie dokończył, bo zginął w wypadku. Większość do 70 momentu, to jest dawna studia, większość, tak nazwijmy to, produkcji Adama Hanuszkiewicza uwielbiałem. Tadeusza Mińca uwielbiałem. Ale znalazłby się pan w tym teatrze jako froter, rzemieślnik, gdyby nie pana ojciec? Nie wiem, no oczywiście mi w tym pomógł, bo ja zacząłem pracować jako froter, rzemieślnik, jeszcze nie byłem pełnoletni. Miałem 17 lat, więc tam wymagało to jakiegoś właśnie takiego pozwolenia, bo zacząłem chodzić do szkoły wieczorowej i tu wchodziłem. Tak, ale jeśli pani zapyta, to powiem. Nie no, wiadomo, bo to wcale tak pan tego nie ukrywa, że liceum w Skwierzynie to była pana porażka totalna. Ale w ogóle nie wiem w takim razie, jak to się stało, że pan się znalazł w Warszawie. I co w ogóle pana rodzice na to, że pan się po prostu nie chciał uczyć? Dobra,
Bo już tam, dobra, już nie mówmy, że pan nie jest zdolny. Ten jeden, mam się okrutnie wyzyskać, cytując Stachurę, i bosą nogą w kupę ognia wdepnę bez azbestowych czy termitycznych skarpety i może mi się uda wrócić cało, bo zdrów nie wrócę z tej kuracji. Pani... Wiesz pan, to na to, że można się nie uczyć, ale dojść do sukcesu. Ja poszedłem po rok wcześniej do szkoły. Mama mnie wysłała wcześniej do szkoły, bo tak za bardzo nie miała co, a ja siedziałem w domu się. Prawdopodobnie wyglądałem bardzo żałośnie i się nudziłem. No ale czytał pan już wtedy. Tak. I wysłała mnie do... cała szkoła podstawowa, jak to dzisiaj pamiętam, wydaje mi się, jak ja bym był obok. Nic nie konfabuluje, nic nie zmyśla. Były dwa światy. Realny świat i mój świat. Gdzie pan był? W Zielonej Górze chodziłem do szkoły podstawowej numer 2. Ale w pana świecie. Ja tego nie sprecyzuję dzisiaj, ale byłem kompletnie obok. Kompletnie obok. Ja nie wiem, na czym ja... Jakby nie, że nie chciałem się uczyć. Tylko mnie to nie zajmowało. Mnie to nie zajmowało po prostu. Na szczęście miałem koleżankę, z którą siedziałem od pierwszej klasy w ławce, Jolę Sytar, która była prymuszką. Jest lekarką. I... Do czego się przybrała? Właściwie tak dzięki niej, prawdę powiedziawszy, tak popylałem. No nie odpowiadała za pana i nie pisała klasówek. No nie, ale ten pana świat na czym polega? Czytał pan już wtedy... Nie. Przybiegał... Nie, ja byłem wyłączony. Nie, no były takie historie, ale tak jak ja to dzisiaj pamiętam, to mówię, no to ja miałem 6 lat, to był 61 rok, miałem 6 lat, że nie chcę już do tego stopnia tak coś zmyślać, ale przypuszczam, że gdzieś chodziło mi po głowie, co ja w ogóle tutaj robię. Tylko w innym jakby wymiarze, jak to się już potem zaczęło, kiedy zacząłem dorastać. Co ja tutaj robię i po co ja tutaj robię? Jestem taki sprawny, jaki po prostu. Wielu młodych ludzi sobie takie pytania zadaje. A potem jak są starsi, też sobie takie pytania zadają. Więc jak mówię, to nie była kwestia, że byłem taki krąbrny łobuz. Ja w ogóle nie byłem łobuz. Niestety. W ogóle nie byłem łobuz. Potem to nadrobiłem już tam. Właśnie jak poszedłem do szkoły wieczorowej, to już to bardzo nadrobiłem, bo chodziłem na Emilii Plater, takiej szkoły wieczorowej. Tam różne było towarzystwo, ale taki właściwie śródmiejski półświatek też tam był. No i też doświadczałem fantastycznych naprawdę rzeczy, co do których nie do końca jakby się zgadzałem, bo uważam, że są pewne historie, które no, są nie w porządku. Na przykład? Na przykład spod mleczarni ukraść całą bańkę śmietany. To wszyscy, którzy piją, wiedzą... A którzy to? Nie traktują tego jako przestępstwo, morderstwo, tylko po prostu przygodę życia. Takiej wielkiej kance. Takie były wtedy w takich kankach. Rozwozili śmietanę, mleko i tak sobie poszedł. 20 lat. No i może i więcej. Może nie. Też Krzysztof w takim wywiadzie dla Wyborczych powiedział, że wy ciągle rozmawialiście w domu o teatrze. To prawda, czy tylko taka poza? No co znaczy ciągle? W kontekście ojca, tak. A nie w kontekście ojca? Mama z wami chodziła do teatru? Oczywiście, że tak, no, ale ten czas na przykład krótki, bo ojciec był w Zielonej Górze, jak dobrze pamiętam, 2 sezony, może 3. I wtedy pojechał do Białegostoku, no to myśmy bardzo często bywali w teatrze. Ja pamiętam zapach teatru, nie wyfrutowanego, okolice garderu, gdzie
pachniało szminkami, a pszminką, takimi... A pszminka to co? To jest taka, gdzie się zmywa potem makijaż, czy jak to nazwać, przecież wtedy się aktorzy malowali do każdej sztuki, nawet jak grali współczesną sztukę, kładli sobie podkład, pudrowali się, malowali sobie węgielkiem oczy, teraz się tego nie robi w ogóle, no to jak to wymaga, nie wiem, robi profesor Wiśniewski swój spektakl, to maluje aktorów i oni są bardzo nieszczęśliwi, bo muszą przyjść 2 godziny wcześniej, czy tam 1,5 godziny wcześniej, żeby się umalować. Żartuję, nie kabluję na nich. Ale tak było, naprawdę ten zapach był wszechobecny w całym teatrze. Właśnie szminek, nie wiem, taka firma enerdowska produkowała wtedy takie szminki teatralne, Coriola, czy to jakoś tak, nie pamiętam. Na dalsze dywagacje z Jana Wałka już panu odpowiedział, bo było uśmiechnięty cierpko, chciałbyś mieć przy sobie grabki i wiaderko, to już mieliśmy. A tego nie rozumiem, chciałam się pana zapytać, co to znaczy? Znaczy pierwsze dwie linijki, tak, wyrosłeś tak prędko ze spodni na szelkę. A dalej, o co chodzi? Historii ziarenko, kolejna pętelka, co trzyma we wnykach, przemarszu pokoleń nad głową domyka czasu aurory. Ale co, chcemy teraz tak pojechać, co opowiadać, co przez to powiedzieć? Każdy z nas jest takim ziarenkiem historii. Każdy z nas jest takim ziarenkiem historii i ciągnie swoją historię, a na końcu się to zamyka. No, ale na szczęście jeszcze nie jesteśmy na końcu tej historii. To jak to się stało, że pan w tej szkole był taki kiepski, jak pan przyznaje, ale czytał pan Remarka? Nie, to już mówię, to ja mówię o podstawówce. No wiem, to już w liceum. Nie, to już była licealna historia. Nie wiem, czy Remark nie był wtedy na jakiejś liście lektur nawet. Nie. Nie, ja nie pamiętam kto, bo pierwsze zauważyłem to łupno panu oczywiście. Więc to był początek 70. lat. Nigdy nie wróciłem do tej lektury. Jak tylko pan szukał pana do osoby, to? Tak, był jeden. Nie, to już była Warszawa. Był jeden, jedyny kalwarz w Polsce. Złota jesień. Z kalwadosem nie miał nic wspólnego. Dopiero później tam skosztowała prawdziwego polskiego kalwadosa. Także ten... proszę mi wiedzieć, ja nie wiem, kto mi na przykład zwrócił uwagę na to, żebym przeczytał... Stąd do wieczności. Nie pamiętam. Pamiętam kto, jak tylko przyjechałem do Warszawy, to były pierwsze pół roku, ponieważ kobieta mojego ojca, późniejsza żona, była dziennikarką i miała taki znajomy dziennikarzy. Jeden z tych dziennikarzy poradził mi koniecznie, żebym przeczytał Buszyńcego z Wozu. Dlatego Buszyńcego z Wozu nigdy nie przeczytał. Za karę? Nie, jakoś... Coś w tym było takiego, jak on, że ja przyjechałem do Warszawy, duże miasto, coś, i że ja myślę, to ja za tego Buszyńskiego z Wozu sam napiszę. I tak też było. Mówił pan, że gdzieś w jakimś wywiadzie, że nie szkoła pana nauczyła, tylko życie. Czego? Ja nie wiem, co ja miałem na myśli, że szkoła mnie nie nauczyła tylko życia. To jest strasznie takie jest ogólne, górnolotne. Nie wiem, może chodziło mi o szkołę życia. Że taka ta szkoła, która przepraszam, nauczała tych przedmiotów, które były konieczne, które mnie kompletnie nie zajmowały, jak chemia, biologia, matematyka, fizyka.
maturze ja zdałem, proszę pani, maturę z matematyki, zawdzięczam dwóm kobietom. Mojej wtedy kobiecie, która siedziała w ławce przede mną i podawała mi ściągi. Na chwilę bezczelnie, że sobie rozkładałem i spisywałem to, co mam dało. Ale tak naprawdę, to, że ja tę maturę zdałem, zawdzięczam pani profesor, której tak mi przykro, ale nie pamiętam nazwiska, bo to było bardzo dawno, wspaniałej nauczycielce, no, no, która to rozumiała wszystko. Bo ja nie wiem, jak to się stało. Ona mnie rozumiała, że ja się tej matematyki nigdy nie nauczę. I przechodziła i mówi, panie Piotrze, no, zaraz przyjdą ci z tej tam co komisji. I pan tam sobie położy ten papierek, tą ściągę. To. No, ona była cudna, ona mi była do tablicy już w takich najprostszych rzeczy. I tak mnie naprowadzała, że ja tam jak przez mgłę pamiętam, nie? Że to rozwiązywałem. Bo byłem lichy, no, nie ja jeden. No. Jak pan swoje dzieci namówił do tego, żeby się uczyły w takim razie? Ja ich tak specjalnie nie musiałem namawiać, no. Rozmawialiśmy w kontekście takim, no. Nie wiem, czy używałem tego argumentu, ale na pewno to myślałem, że mnie się jakoś udało. Na pewno tak myślałem, że mnie się udało jakoś przebrnąć przez. Ale że to jest w ogóle, to jest podstawa, o której można ruszyć potem dalej. Bo co będziecie w życiu robić? To jest wasza sprawa. Tylko i wyłącznie. Ja tylko chciałbym, żebyście były szczęśliwe. Żebyście były zadowolone z życia, nie były sfrustrowane. I żeby to, co się wam w życiu przydarzy robić, żeby was cieszyło, żeby wam dawało satysfakcję. Co ja mogłem więcej? A wam tak mówili rodzice? No nie. No nie. Nie, no mama to w ogóle, no ona mnie, dla nas wszystkich, no ja po prostu była tak przepełniona miłością, to czy myśmy się mieli piątki, czy dwójki, czy trójki, no bylebyśmy przeszli do następnej klasy, no. Bo ona nie była w stanie nas jakoś specjalnie motywować, nie motywować do tego, ale dała nam za to milion innych rzeczy. A nie tego, żeby nas motywować i zmuszać do tego, żebyśmy byli na piątkę, no, albo chociaż na czwórkę. Co na przykład? Miłość nam dała. Tyle miłości, że przy taki moment w życiu moim, jak przyjechałem właśnie tu do Warszawy, że ja strasznie upraszczam i to może brzmieć banalnie. Ale ja wyniosłem z tego mojego domeczku, z tych lat bycia z braćmi, z mamą, że wszyscy są fantastyczni, że ludzie są cudni i że właśnie od początku do końca trzeba każdemu, kogo się spotka, dawać duży margines zaufania. I tak też czyniłem, przynajmniej tak starałem się czynić. Aż raz dostałem kopniaka, drugi raz, potem dostałem zęby, potem po łbie. I nagle myślę, to nie jest tak, ja to muszę odwrócić. Coś ta mama nas... To było oczywiście bardzo mocno podbudowane wiarą, mama była bardzo religijna, i ten, ale w taki fajny sposób. Ja wtedy bardzo lubiłem chodzić do kościoła. Dlaczego? Nie wiem, jakoś tak mnie to duchowo natykało, że tak się wyrażę. No ale to trwało do 15 roku życia, jak przyjechałem do Warszawy, przestałem chodzić do Warszawy. Z lenistwa, czy? Nie wiem, jakoś tak pomyślałem, że tą wiedzę, którą już mam z tych religii, ze szkoły podstawowej, to ona mi naprawdę wystarczy, ja się już niczego więcej nie dowiem, a rozmawiał z Bogiem, będę sam. Potem jeszcze doszły takie sytuacje, że zaraz, jak to jest, no to jest ten, który to, ten muzułmański Bóg,
to ilu tych bogów jest, no jak to jest tak naprawdę, o co chodzi? To już nie było Boga, tylko było coś, jakaś siła sprawcza, coś co nad tym jest, bo jest, mam to poczucie i to czuję i to wiem, że... Oj. To nie musi być, nie musimy się malować jak... Jak na katecherze. To mama była dobrym policjantem, a babcia była złym policjantem, czy drugim dobrym policjantem? Babcia? Dotknęłaś świętości. No, to jedna i druga. Jedna była inna, druga była inna. Babcia Marelicowa była po prostu... No, ale nie, że policjantka, bo ona miała tyle miłości dla nas wszystkich. A babcia, mama mamy mojej, no to w ogóle była sama chodząca dobra. Naprawdę, sama chodząca dobroć pogodzona ze wszystkim, ze wszystkimi nieszczęściami, jakie ją dotknęły. Była cudna, była piękna. Uwielbiałem jeździć na wakacje do szkoły z babcią, bo wszystko uwielbiałem. Czyli te wakacje były, bo Czechowice to małe miasteczko, to nie wieś, prawda? Czy raczej wieś? No przepraszam bardzo, Czechowice, Dziedzice, Zakonyny posiadały kopalnie, walcownie, rafinerie. Przemysłowo to było po prostu malutkie miasteczko, tak bardzo obciążone. Smrodu kablowni, która jest po drugiej stronie ulicy domu, w którym się wychowywali, w którym się mieszkali. Nie zapomnę nigdy. To był niewyobrażalny smród. Ja mówię, to są lata 60. wszystko, czy koniec 50. I zatrudnienie tam miało naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi z okolic, nie z samych Czechowic, bo Czechowice same nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć ilu miało mieszkańców. Teraz tam nie ma nic. Zapałkownia jeszcze jest. Słynne czechowickie zapałki. Skok. Pamięta pani? Ale byłem tam na kolonii raz w życiu. W Czechowicach gdzieś? Naprawdę, w szkole jakiejś dużej albo... Tak. Tak. Ale to co, chodziliście na Wisłę? W ogóle nigdzie nie chodziliśmy, tylko się pamiętaliśmy po tej szkole i okolicy. Tam był jakiś plac zabaw, coś, ta kolonia była taka średnia. No tam przecież tam... Wyjątkowo zresztą. Bo tam przecież Wisła zaczyna... chodzenie nad rzekę dla nas, no to była po prostu... Tak, szkoła i z takim dużym... no ja byłam mała, więc może dlatego wydaje mi się, że to było wszystko duże, ale tam był duży teren dookoła tego miejsca, w którym myśmy byli na tych poloniach, więc właściwie ja pamiętam, tam wydeptywaliśmy te trawy i jeszcze jakieś tam kusztanki były, coś takiego. Nie wiem, która to mogła być, ale to była stara szkoła, przedwojenna, i o budynku. Moim zdaniem nie. Aha. No, to mogło być, tak. To daleko rynek też. No dobra. To było, nie wiem, czy to była moja pierwsza kolonia, czy któraś, ale no, naprawdę byłam mała. To, stamtąd nie mam za dużo wspomnień. Akurat tylko pamiętam, że tam byłam i pamiętam już mniej więcej obrazek. Nic ciekawego niestety. No, ja ale wy tam mieliście dom. Do tego odnoszę, bo to jest, po pierwsze się tam urodziło. Znaczy nie urodziłem się w Czechowicach, nie urodziliśmy się, bo nie było tego położniczego oddziału, tylko my mamy że pisane w papierze, że urodziliśmy się, bo tak rzeczywiście było w Pszczynie. I tam był krótki potem czas, był właśnie jak rozmawiałem z moimi kuzynkami teraz, kiedy odwiedziłem w Czechowicach. To był bardzo krótki taki moment, że był oddział położniczy przychodni gdzieś, ale szybko go zlikwidowali, bo nie spełniał żadnych warunków takich, że mogłyby się te dzieci rodzić, nie mówiąc o tym, że moje kuzynki, które są młodsze ode mnie, to nagle mi uświadomił, że one się urodziły w domach kolejowych, w mieszkaniu się rodziły. Młodsze były. Są.
Ale to był wasz dom, czy to było mieszkanie w kamienicy? Nie, to była wielka... Czy... Pamiętam, że od samego początku, najpierw nie wiedzieliśmy, dlaczego nas to śmieszyło, jak babcia mówiła, że dziadek ten dom wybudował. A zobacz. Bo to będzie miał być dom dochodowy przed wojną. I tam były cztery mieszkania. No i jedno mieszkanie... No teraz Ewka będzie na łóżku spała. A rodzina wam Puszyców, czy nie? To byłoby ostatnie zajęcie. Dziadek, babcia, mama, ciotka i wujkowie. Jeden z Marek, myślę, na to był bliźniak mamy.